Zaczynamy od rozmowy z Ambrose Akinmusire, jednym z najciekawszych i najbardziej docenianych trębaczy współczesnego jazzu. Od kilku lat z rzędu numerem jeden w ankiecie krytyków amerykańskiego magazynu Downbeat, najbardziej szanowanej ankiecie w świecie jazzu w kategorii trąbka. Ambrose wystąpił w Rzeszowie podczas toastu urodzinowego dla Tomasza Stańko, dlatego z nostalgią przenosimy się do pewnego letniego wieczoru. Ambrose Akinmusire in hometown of Tomasz Stańko. Spotykamy się w Rzeszowie, mieście rodzinnym Tomasza Stańko. Występujesz dziś tu w dniu urodzin Tomasza. Jakie są twoje pierwsze skojarzenia, kiedy myślisz o nim zarówno jak o muzyku, jak i o człowieku? As a musician and of course as a person. When I think of Tomasz Stańko, I think of... Kiedy myślę o Tomaszu Stańko, myślę o pościgu za czymś niedoścignionym. Wielcy artyści zawsze próbują uchwycić to, co wydaje się nie do uchwycenia. Na tym polega całe piękno tej twórczej podróży. Z tym kojarzy mi się Tomasz. Zawsze starał się zmieniać i rozwijać, śledzić wszystko, co dzieje się dookoła. To są moje pierwsze skojarzenia, kiedy o nim myślę. Kiedy kilka razy rozmawiałem z Tomaszem Stańko i pytałem go o młodych, kreatywnych trębaczy, zawsze wymieniał twoje nazwisko. Wiem też, że spotykaliście się w Nowym Jorku. Jak wyglądały te spotkania? What kind of person he was for you? Spotykaliśmy się kilkukrotnie, rozmawialiśmy. Był bardzo otwarty, starał się mnie ośmielać. Bardzo przychylnie wyrażał się o mojej muzyce, mówił: jesteś dobry, masz to. Ostatni raz widziałem go w Nowym Jorku kilka miesięcy przed jego śmiercią. Odbyliśmy wtedy bardzo ciekawą rozmowę o tym, jak rozwijać się jednocześnie jako muzyk i jako człowiek. Myślałem o tym przez jakiś czas po tej rozmowie. Nigdy tego wcześniej nie mówiłem, ale Tomasz słyszał w mojej muzyce ten dwutorowy rozwój. To już drugi dzień świętowania urodzin Tomasza Stańko. Jak udał się wczorajszy koncert w Warszawie? To był świetny koncert, jeden z tych specjalnych wieczorów. Bardzo zróżnicowana wiekowo publiczność, wśród której było sporo muzyków. Wszystko się dobrze zgrało. Energia, dźwięk, jedzenie, publiczność, czas spędzony po koncercie. To wszystko nie zdarza się za każdym razem, a wczoraj zdecydowanie się zdarzyło. To wasza pierwsza trasa po covidowej przerwie? Tak, pierwsza i być może pierwsza i ostatnia. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego sposobu powrotu do koncertowania niż koncerty w miejscach, w krajach, z którymi czujesz specjalną więź, gdzie ludzie cię cenią i lubią. Warszawa jest zdecydowanie jednym z takich miejsc dla mnie i dla mojego zespołu. Jak wspomniałem, znajdujemy się w mieście, w którym urodził się Tomasz Stańko i w którym żył przez pierwsze 6-7 lat swojego życia. Tomasz miał interesującą teorię na temat światła. Każde miejsce na świecie ze względu na swoje położenie ma swoje niepowtarzalne światło. Kiedy pierwszy raz po urodzeniu otwierasz oczy, zapamiętujesz to światło i później, kiedy wracasz po latach, czujesz, wiesz, że to światło i to twoje miejsce. Pewnie u ciebie w Kalifornii słońce też świeci w niepowtarzalny sposób. Co myślisz o tej teorii? Maybe in California is sun is very special, like no other place in the world. What do you think about this this story of Tomasz Stańko? And that's heavy. I like that. Mocna rzecz. Podoba mi się. Nigdy o niej wcześniej nie słyszałem. Kojarzy mi się z astrologią. Podoba mi się, w jaki sposób ujął to Tomasz, właśnie poprzez światło. To piękne.
To piękne, zdecydowanie mogę się z tym zgodzić, szczególnie jako człowiek z Oakland. To jeden z powodów, dla których wróciłem do Kalifornii. Zawsze, kiedy tam jestem, mam poczucie, że stąpam po tajemniczej ziemi i mam wrażenie, że ta energia pochodzi z dołu. A Tomasz czuł swoje miejsce poprzez światło z góry. Świetnie. Oczywiście to w pewnym sensie symboliczna teoria, ale też bardzo mi się podoba. A może właśnie nie jest symboliczna, tylko dosłowna? Ja bym ją traktował jednak dosłownie. Chciałbym zapytać Cię o hip-hop. Zagrałeś na To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara, jednym z najlepszych albumów w historii hip-hopu. Na Twoim przedostatnim albumie Origami Harvest również pojawiały się elementy rapu, spoken word i jazz and poetry. Czy hip-hop jest dla Ciebie inspiracją? Jazz and poetry kind of things, so it's hip-hop inspired you in some ways? Tak, jestem częścią hip-hopowego pokolenia, jestem z Oakland. Kiedy dorastałem, hip-hop słychać było wszędzie. Tak się stało, że gram na trąbce. Kiedy wykonujemy naszą muzykę przy pomocy instrumentów, ludzie nazywają to jazzem. Ale ja czuję, że gram każdy rodzaj czarnej muzyki. Gram muzykę religijną, gram hip-hop, ale nie tylko. Odnajdziesz w niej również wpływy muzyki europejskiej. Kiedy gram, nieraz słyszę słowa, słyszę rap, rytm. Postrzegam hip-hop jako kulturę i czuję się jej częścią. Hip-hop to nie tylko ludzie, którzy rapują do bitów, ludzie grający na trąbce, sportowcy czy nauczyciele również mogą być częścią hip-hopu. A co hip-hop może wnieść do jazzu i analogicznie? Co jazzmeni mogą dać hip-hopowi, co mogą dać raperom? To jest to samo, to te same osoby. To jak lewa i prawa ręka, ale to samo ciało. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo oba te gatunki traktuję jako całość. Nie rozgraniczam ich. Kiedy popatrzysz na początki hip-hopu, albo właśnie na takich ludzi jak Kendrick Lamar, czy na muzyków popowych, gospelowych, jazzowych, to wszystko różne części jednego ciała. Co będziemy mogli usłyszeć ze sceny w Waszym wykonaniu? Usłyszycie i zobaczycie na scenie muzyków, którzy kochają grać ze sobą. Wykonamy trochę znanego już materiału, ale również nowe rzeczy. No i będziemy celebrować życie i twórczość Tomasza Stańka.